Patrzcie, jadę na Nitrze, na wszystkie, nie mogę tego zrobić. Siemanko, jestem Luzek, a to jest Need for Speed Underground 1. Co my mamy tutaj do jechania? Time Trial, czyli jedziemy oczywiście Mazdą MX-5. Okej, dobra, lecimy, gościu, nie chcę mi się ciebie słuchać. Jedziemy, mam osiągnąć czas poniżej 1.57, jakoś tak tam było. Myślę, że przy pomocy mojej pięknej, wspaniałej Mazdy to nie będzie problem. Tym bardziej, że będę jechał chyba na manualu, bo nie wiem, jak się tutaj zmienia z powrotem na automat, ale nieważne, tak się jeździ nawet lepiej. No dobra. O, jedziemy przez kanały. A właśnie chciałbym dzisiaj przetestować też nowy samochód, bo tak w poprzednim odcinku testowaliśmy sobie kilka nowych. Między innymi Peugeota, który bardzo dobrze skręcał, ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, te samochody z napędem naprzód, one są skrajnie niestabilne i mi się nimi po prostu jeździ źle. Może nie Hondą Integrą, bo Honda Integra dosyć dobrze jeździła, powiem wam szczerze. I też jakoś nią nie zarzucało, była stabilna. Najbardziej stabilny jest Skyline. O, w mordę. Najbardziej stabilny był Skyline, ale tam są z kolei problemy ze skrętem. Po prostu tego skrętu jest za mało. Za słabo skręca Skyline. Natomiast Skyline'a bierzemy na dragi, tak jak pisaliście. Nie ma problemu. No jak na razie idzie mi dobrze ta zmiana biegów, ale gdy będzie gorąco, to pewnie może być problem. Oh man. Oh fuck. Dobra, muszę pamiętać, żeby tutaj nitro to władować. Wiecie w ogóle, że tutaj w Undergroundzie nitro, jeśli nawet stoimy, nie naciskamy gazu ani nic, to można włączyć nitro i normalnie leci ogień z rury wydechowej? Takie to, nie wiem, dziwne, nie dziwne. W rzeczywistości chyba raczej nic się nie powinno dziać, no. Włączamy... Nie podajemy po prostu mieszanki do silnika, to nie powinno być żadnego ognia, tak? A, jeszcze 10 sekund mam ponad, to spoko. Poszło świetnie, naprawdę to Mazda jest fantastyczna na, nie wiem, sprinty, okrążenia. Yeah. Unique Performance Upgrade. Zobaczmy, co to będzie. O, w mordę, jest trochę tego ulepszenia. Top Speed. No właśnie, tutaj widzę po statystykach, że najlepiej wpływa turbo i redukcja masy. Ja dam tutaj turbo. Opony też znacznie ulepszają, ale dobra, dajmy tutaj turbo na przyspieszenie. No i zobaczymy jeszcze, jakie wyścigi mamy. O, o, pięknie. Dobra, no to mamy drag. Pojedźmy najpierw sprint i okrążenia, a później weźmiemy Skyline'a na draga. Chociaż w zasadzie, co, czym się jeszcze fajnie na dragu jechało? No tak, Honda S2000. Ona tak wymiatała, dosyć fajnie się nią zmieniało biegi. Zawsze udało mi się tego perfekta trafić, znaczy przeważnie. Boże, co to za maska tam była? Co to za samochód w ogóle? Oczywiście Eclipse. O, a tutaj mamy Suprę. O, fuck, zapomniałem biegu. Zagapiłem się na dupę Supry. What the fuck? Z Niką sobie też jeździliśmy w poprzednim odcinku. To ja tam w sensie. I no, też jak zwykle był to dosyć dobry samochód. Znaczy, pod względem skrętu był niezły i całkiem fajnie przyspieszał. O, mordę. Ale problem pojawiał się, gdy trzeba było na przykład tutaj skręcić. Samochód po prostu zarzucało, nie wiem, dupę do przodu. A idź pan, w ogóle nie dało się tym jeździć. Zapomnieć tylko. No dobra, to jest sprint, więc tutaj powinno być spoko. O, fuck! Ile do końca? Nie ma tutaj procentowo tego. Dobra, muszę się skupić. Zagapiłem się na mapkę i rozwaliłem się od trafola głupiego. Ale spoko, mam nitro. Nadrobimy straty. W Mazdzie spokojnie. Tutaj brakuje mi nawet siódemki. Ten samochód naprawdę wydaje mi się bardzo szybki, wiecie? Ale to za sprawą faktu, że on naprawdę świetnie skręca i mało prędkości na tych zakrętach traci. No dobra, ale... O, w mordę! Jezus, myślałem, że trzeba jechać prosto.
Okej, dajcie się teraz skupić chwileczkę. Może być problem. Widzę, że ta Supra zaczyna powoli cheatować. Okej, ostatni zakręt. No nie, będą się powtarzać chyba. No, ja rozwalił się wewnętrzną i pojechał dalej. No, fucking shit. Ej, naprawdę, spawają te wewnętrzne ściany. Te boty. I dupa, i jadą sobie dalej, nie? I tak jakby nigdy nic. Kuźwa. Naprawdę, w poprzednim odcinku pamiętam, że się tak bawiłem z tym jednym wyścigiem. Naprawdę, chyba z godzinę go tam ogarniałem. No z 50 minut dokładnie, z tego co pamiętam. Boże, to była masakra jakaś. Nie chcę naprawdę o tym myśleć. To było 6 okrążeń i cały czas musiałem jeździć, no kurde. A teraz ten Eclipse będzie zajebisty. Będzie tak na cały czas na przodzie. No ale dobra, może jakoś się uda jeszcze. Może to być jeden z trudniejszych wyścigów. A mam nadzieję, że nie. Tutaj się rozwaliłem wtedy. Tym razem poszło mi lepiej. No tak, to MX5 nie ma jakiegoś dobrego, super dobrego skrętu jak te samochody z napędem na przód. Ale jest stabilna i to ratuje dupę często. Ten skręt jest wystarczający. Przyspieszenie jest wystarczające. What the fuck? Ale żem odpieprzył. Wow. Dobra, ale to było piękne, normalnie. Ach. Dobra, i teraz. O nie! I zaczyna oszukiwać. I zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. O kurde, czemu ja tam nie skręciłem? Ja pierdzielę. Chodź tu, Eclipse. Wow! Oh my god. Chyba się uda. Nie, spadaj! Jest! O kurde. To było dobre. Wow. Zaskoczył mi drogę. Ale ja go też zaskoczyłem. Pięknie, wygraliśmy sobie. Okej. I teraz zostały nam te głupie okrążenia. Nie wiem, ile tam będzie tych okrążeń. Ile? Jedziemy, 6 okrążeń. Boże! Nie wiem, jakie tutaj, jaki będę miał przeciwników, ale na tych długich wyścigach oni zawsze cheatują. Okej, okay, Honda jest 2000, 350 i co to jest? A, dziwne światło ma, do tego nie poznałem, ale to jest RX7. Mazda oczywiście. No dobra, ale wiecie co? Plus jest taki, że ten wyścig naprawdę, okrążenie po prostu, naprawdę nie jest jakieś specjalnie długie. Więc powinno to jakoś pójść, tak naprawdę. Nie ma się co... O, brakowało. Nie ma się co przejmować. Myślę, że dam radę. Chociaż naprawdę, no oni tak połowie wyścigu zaczynają później wymiatać, wiecie? Na zakrętach oczywiście. Bo na prostych to są słabiaki, ale na zakrętach zaczną cheatować. O Boże, człowieku, nie ogarniesz. Ja wiem, co mówię, bo już miałem z tym problem. Ale no, na razie jest spoko. Jak on tam jedzie? Jakimiś skrótami? W ogóle ja ich nie znam nawet. Ale dobra. No i trochę za wcześnie tą szóstkę wbiłem. Ostatnie okrążenie. Cały czas za mną się trzyma Toyota Celica. I ona mnie strasznie wkurza, bo gdy tylko coś, nie wiem, skuszę, nawet delikatnie, to mnie podgania i zaraz trzyma się przy zderzaku. Z tyłu oczywiście. O, zobaczcie, a już wyprzedza. Ta jasno, niedoczekanie twoje. Ramować ich trzeba. No nie. Nie, to nie jest Toyota. Oh my god, to jest Honda. Patrzcie, jadę na nitrze, na wszystkim, nie mogę tego zrobić. Na razie, man. Nie można z nimi, kurczę, się tu pieścić. Ja nie jestem pewny, ja chyba wciskałem nitra, ale nie zmieniały mi się biegi, mimo że wciskałem klawisz. No dobra. Naprawdę, trzeba uważać z nimi, bo to nie ma żartów. On tam by zaraz skręcał tak dziwnie, ja już się znam na tych rzeczach. Dobra. To mamy załatwione. No to chodźmy teraz zobaczyć ten drag. A na drag weźmiemy sobie... No właśnie, jaki samochód w sumie? No najlepszy z najlepszych to jest... ponoć Skyline. O skurczysyn. No bierzemy go, zobaczymy. No tu nie ma sobie równy, to podobno...
prawdopodobnie wygram to bez problemu, a nie ma w ogóle o czym mówić. To jest Skyline. Najlepiej przyspiesza, najlepiej startuje, najlepiej robi wszystko. Dobra. Z kim mamy do czynienia? No, a z tymi fajniejszymi. O, mordę. Nawet jak perfekta nie trafimy, to jest nieważne. No tu się perfekta w ogóle nie da trafić nawet. What the fuck? Co to było? Za bardzo skręciłem, ale dobra. To taki pierwszy raz, zaraz będzie lepiej. Ach, ciężko tu trafić, naprawdę. O, pięknie. Jeee, dwa razy z rzędu, trzy razy chyba z rzędu, nawet miałem perfekta, także pff, helikopter, jeszcze raz. Dobra, teraz spróbuję na starcie. Nie, ale wyrwał. No, jest, perfekt, pięknie, są za mną? Aha, okej, okay, dobra. Następnym razem nie będę się patrzył do tyłu. Kto zginął? Ej, wszyscy prawie. Tylko LX7 ukończyła wyścig. Nieźle, jeszcze raz. Tam trzeba uważać, bo w pewnym momencie właśnie jest to skrzyżowanie. Dobra, tutaj jakoś wyjeżdża ten samochód, tylko gdzie? No tutaj oczywiście. Jak ja mam to ominąć, jak ty? W ogóle nie widać go, kiedy, co i jak. Trzeba naprawdę na, nie wiem, na farta. Albo trzymać się po prostu, nie wiem, lewej albo prawej strony, whatever. Nie da się tych biegów w tym samochodzie zmieniać, autentycznie. Dobra, trzymamy się prawej strony tym razem i zobaczymy. Jeee, tym razem się udało. Pięknie. I chyba bez problemu, co? No, nie było jakiegoś większego problemu. Poza tym głupim trafikiem, który wyjeżdża w jakimś dziwnym momencie, whatever. Okej. I jedziemy dalej. Zobaczymy, co tym razem będę miał do zrobienia. Chyba zbliżamy się powoli do końca gry, coś tak czuję. Nie, ja zmieniam z powrotem na... Albo może jakiś inny samochód weźmiemy. Czym ja jeszcze tu nie jechałem? No nie jechałem 350Z. Nie pokazywałem wam, jak śmiga LX7. I weźmiemy sobie LX7. Czemu nie? Jedziemy sprinta i zobaczymy, jak mi pójdzie. To jest bardzo fajny samochód. Właściwie to ja nim driftowałem chyba na którymś tam odcinku. Ale nie kojarzę, czy jeździliśmy sobie też wyścigi. Ale chyba jeździliśmy? Nie wiem, ale w każdym razie warto sobie nim pojechać. No to jest dość dobry wóz. Wow. Dobra, starczy z tym nitrem, ale nitro jest bardzo, bardzo długie. To świetnie. Ja zawsze w Undergroundzie dwójce ustawiałem sobie to nitro na, nie wiem, na więcej mocy, ale w krótszym czasie. Bo tam chodziło, no bo chodzi ogólnie o to, aby w jak najkrótszym czasie rozpędzić się do jak największej prędkości. Czyli po prostu po wyjściu z zakrętu na przykład przyspieszać jak najszybciej, prawda? Ale powiem wam, że bardzo dobrze mi się pokonuje zakręty tą Mazdą. Świetna jest, bez kitu. Bardzo fajnie brzmi, jest dość szybka, kurczę. Lepsza niż MX5, zdecydowanie. Pod względem przyspieszenia, no powiem wam, że jest koksu. Tylko co mi się w niej nie podobało, nie pamiętam. Nie udało się skoczyć na drugie piętro. Damn it! Nie no, teraz to ja skusiłem, to nie była wina samochodu oczywiście. Ale dziwne, że mnie nawet nie podgonili. To jest, kurczę, jakieś, nie wiem. Oszukują. Teraz oszukują, bo są za słabi. Dobra. Jedziemy czwóreczką, może jakoś to będzie. Nitra już nie mam. A zobaczcie, jak ta wskazówka turbo się wychyla. A aż prawie poza skalę. Masakra. Dobra, pięknie. Właściwie to powiem wam, że nawet ta Mazda skręca bardzo podobnie do tej MX5.
Mógłbym powiedzieć, że trochę bardziej nerwowo, ale jest to jeszcze w granicy opanowania, więc nie ma tutaj problemu z opanowaniem wozu. Gonimy tam coś, jakieś dziadostwo, ale udało się ukończyć. Świetnie się jechało, naprawdę. Jak będzie jeszcze jakiś sprint albo krążenie, to weźmiemy sobie też RX-7, czemu nie? O, proszę. Odblokowaliśmy sobie zderzaki z tyłu. Zobaczmy. Pyk. Co my tu mamy? Czy któreś, coś nam się podoba, no. A wezmę ten, nie, ten nie pasuje mi. Ten też nie, ten też nie. Może ten? O, ten taki schowany trochę. A dam tego. Tak sobie wygląda. Jeszcze światła bym tutaj zmienił, bo wiem, że w RX... No właśnie, przecież mi się światła odblokowały. RX-700 są dosyć ciekawe światła. A z przodu? Też nie zmieniałem, kurczę. Ciekawe. Weźmy sobie te. Może tu warto by było coś do nowego dać. Nie, to nie. To też nie. No dobra, no to jedziemy dalej. Dobra, i teraz mamy zawody. To co? Jedziemy w RX-7? Próbujemy, no kurczę, czemu nie? Dosyć dobrze mi się jechało tym samochodem przed chwilą, więc myślę, że też nie będzie problemu, aby wygrać zawody sprintu. W każdym razie sprinty są spoko. No to sprinty, tak? Jeśli dobrze spojrzałem. Tak, sprinty, bo z tyłu były barierki. Dobra, mamy tutaj do czynienia z... O Boże, ale ten zderzak z tyłu jest paskudny. Mogłem obrócić trochę samochód, żeby go zobaczyć lepiej. No tak mi się troszeczkę nie podoba. What the fuck, co oni tu odpieprzają? Ej, co to było? Jak ten samochód skręcił? Jak na cheatie normalnie jakimś? Nie no, ale jest świetnie, naprawdę. Pod względem przyspieszenia i prowadzenia ten samochód spisuje się świetnie. Zobaczymy jak... O, i jest bardzo stabilny, to świetna, świetna nowina. Tutaj nawet przyciągnąłem przed chwilą, widzieliście na czwórce obroty do 10 tysięcy i jakoś nie czułem spadku tego przyspieszenia. No nie wiem, może wy tam na liczniku, jak będziecie oglądać to na YouTubach, zobaczycie jakiś tam spadek przyspieszenia, ale ja tak jakoś tego nie zauważyłem. Dammit. Trochę źle z biegami. Dobra, o, znowu w tą stronę. Myli mi się, bo kurczę zawsze było tam prosto się jechało, a teraz tutaj jakoś dziwnie tak nas kierują. Dobra. No i tutaj mamy metę. No i właśnie za to lubię sprinty. Wow, mało brakowało, co? Ale spokojnie udało się wyratować z tej sytuacji. No naprawdę bardzo fajnie się jeździ tym samochodem. Tylko muszę zmienić koniecznie ten zderzak z tyłu. Kurde, myślałem, że już meta. Muszę ten zderzak z tyłu zmienić, bo on tak po bokach wygląda jakoś dziwnie. Nie wiem, jakby wyłamany był albo coś. Jedźmy kolejne zawody. Nie boję się tak naprawdę jechać kolejnych w tym samochodzie, bo spisuje się po prostu świetnie. Bardzo łatwo się nią jeździ. No i dość łatwo wygrywa. S2000 znowu, Eclipse i RX-7. Jedziemy! Jedziemy! Startuj mała. Dobra, zostawimy sobie pierdnięcie nitra jeszcze trochę, żeby w razie jak coś się stanie, zostało mi na lepszy rozpęd, ale pięknie to się tym samochodem jedzie, naprawdę. Dobra. Jest tu. Oh! No, był trochę problem, ale to naprawdę było trudne do opanowania, bo nie wiadomo było, jak ten samochód z przeciwka będzie jechał. Ciężko było go tak wyminąć na szybkiego, ale ci z tyłu też się rozwalili, więc nie ma stresu. Jedziemy tutaj naokoło w skrót, nawet bym nie wykręcił. Ledwo udało mi się wykręcić od taksówkarza. No niestety taryfy nie potrzebujemy, man.
taksówkarze nigdy punktów nie dają, więc mogą się od niego trochę pocierać. No dobra, ten dał, ale tylko stówę. No kurde, przy takiej prędkości tak blisko się otarłem, a ten tylko stówę mi zagwarantował. No kurde, co za ludzie. Zagwarantował? Po prostu polarował. What the fuck? No, okej. Pięknie! Lucek, wspaniale obijasz się o ściany. Idziemy tu. I tu jest ten skrót, już go ogarnia. Piękny power slide, oh yeah! Ale uwaga, bo za mną są przeciwnicy i tutaj cheatują na tym zakręcie strasznie. O proszę, już się tam, już gdzieś tam za mną, o proszę! Nie. Trzeba od ściany do ściany, oś tam się rozwalił, ha, ha, ha! Jak tak nas ramują, to trzeba od ściany do ściany jeździć i oni wtedy nie wiedzą, jak nas wyminąć i sami w ścianę walą, o tak. Już tak troszeczkę tutaj wyczaiłem, jak to mniej więcej działa. Oh yeah. Jedziemy kolejne zawody. No już właściwie nie muszę się tak przykładać, wygrałem dwa z rzędu, więc no, powinno być ok. Dobra. Startuj, mała. Oh yeah. To co, spychamy Eclipse'a, nie? Bo on tu zaraz zacznie dziwnie skręcać. O, co? O nie, nie podaruję ci, koleś. Oberwał nieźle. O proszę, tutaj też cię ładnie rozwalił jeden. A z przodu jedzie Elix 7, czyli pojedynek must. Oj, wyciągaj katanę. Idziemy się tu bić zaraz. Utnę ci spoiler, koleś. Ej, co to był za dziwny cień tam z tyłu? O, 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 teraz troszeczkę zarzuciło. Ale dało się to jeszcze jakoś opanować. No dobra, Mazda. Zobaczymy, jak się tutaj spisze na zakręcie. Na tym zakręcie często cheatują, ale teraz jest w miarę spoko. Nawet udało mi się trzymać za nim w miarę blisko. Nie no, chyba żadnego dopingu tutaj na tych zawodach nie używają, bo tak udaje mi się ich trzymać nawet na dystans. No i dobra, i tutaj mamy już koniec. Okej, pojedziemy sobie jeszcze tutaj. Nie wiem, wiecie co, troszeczkę mi nie pasują te światła z tyłu w tej Mazdzie. Znaczy, one i tak są najładniejsze z tych wszystkich, jakie miałem tutaj dostępne do tuningu, bo ja tak zawsze myślałem, że w tym Undergroundzie jedynce więcej jest możliwości tego przerabiania, ale to tak naprawdę była to pierwsza gra, pierwszy NFS, w którym można było sobie... O Boże... W którym można było sobie tunigować samochody, więc trzeba dać z tym po prostu na wstrzymanie. No tak, samochody nam się żadne nie odblokowały, nic tam się nowego nie odblokowało. 7 okrążeń! Oh damn! Ej, zobaczcie, progres 102 na 111, czyli zbliżamy się już powoli, właściwie powoli, wielkimi krokami tak naprawdę do końca. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 1, a tymczasem bardzo wam dziękuję za wyświetlenie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, pa pa!